tego koridy, nie? Toreadorzy. Ja uratowałem te byki 12 lat w Rumunie, byka i 5 krów. Teraz dałem tą krówkę tatkowi. Niesamowicie, do dzisiaj jest waleczna. Myślę, że nakręcimy film, jak ją pokażę. Nie, no słuchajcie, to jest w ogóle to co było 2 lata temu się odbyło, to wszyscy wiedzą. Ta krówka, troszkę jej rogi urosły, stężała, wydobyła się głowa duża, ona już jest, może być matką. To jest jakiś, nie wiem. Ale chodzi z Byczkiem Jerseyem, no i prawdopodobnie będzie dzieci. Jakiś związek z tego związku, coś się urodzi, no to jest w ogóle ciekawa sprawa, tylko to ciele nie da się nawet dotknąć, bo takie ma geny obronne, nie? Ona się broni. Ja myślałem, że u tatka po 2 latach będzie grzeszcza, będzie głaskać się dała. Nie da się. No mówicie, to dobra, dlatego myślałem, to dobra. W koridach, to tam leta na całą historię, bo ja osobiście przywiozłem, ona 12 lat była u mnie, dokładnie ta wyknie. Także to przekazuję tatkowi, to Taziu, to dla siebie. Tak. Jako symbol. Dzięki, ale Grzesiu dzisiaj będzie dzisiaj z nią obcował. No. Także kto wytrwa do końca, to będziemy, zrobimy wyjazd do tego drugiego miejsca. No. Po wykładzie śpiewaka oporowego Bogusława Morki zobaczycie, jak się zachowuje ten cielak. Nikt tego nie wierzy. Nie, ja nie potrzebuję tam psa w tym gospodarstwie, bo wystarczy, że to Toro Brawo się popatrzy i robi tak krok do tyłu. I robi główkę na dół i robi tak kopytkę. No więc tam ci, którzy przychodzą do tego gospodarstwa, no to wiedzą, że tam żartów nie ma. Tak jak z Grzegorzem. Tak, ja mam takie filmy. Urodził się był tydzień po przyjeździe pan doktor Pokrywka, to interpretował. Mam dokument badanie długości telomeru. A więc mój wiek biologiczny przesunął się z 71 lat na 51. 20 lat głodówka mnie odmłodziła, tylko 30 dni. Nie ma badań, nie można wejść na internet, sprawdzić, dam nagrodę, kto zgadnie, nikt nie zgadnie. Bo takich badań do tej pory nikt nie zrobił. Udało mi się te badania zrobić, tylko na wodzie 30 dni nie popełniłem jednego błędu. No i skutem te 20 prawie ponad kilogramów, miałem taki brzuch, wiele ludzi mi mówi, Grzegorz, zdrowo się odżywiasz, symbol ekologii, a miałem taki brzucisko. Miałem to SIBO, miałem migotanie, co najważniejsze, głodówka zlikwidowała moje migotanie, miałem ablację 10 lat temu robione. Byłem kiedyś maratończykiem, zapaśnikiem, ablację, arytmię 160 tempo. Teraz przed wyjazdem pokazałem, robiłem jedną pompkę, teraz robię 30. Nie ma zmęczenia, pracuję 12 godzin. To jest taka ciekawa. Nie wiem, czy nie wróci. Na razie się mogę pochwalić. 2 miesiące utrzymuję. I nie ma efektu jojo. Inne lata przyjeżdżałem już po 2 miesiące, miałem 90 kilo. Likwidowałem LED, likwidowałem tylko 16 roku. Teraz tu mogę zjeść rozkładać śniadanie, bo 11 kończę 18. I utrzymuję tą wagę, bo co znaczy na mnie brzuch? Jak trzeba być zdesperowanym, jak nie możesz butów zawiązać i nie widzisz własnego paska? No to jest już coś strasznego. Nie chodzi o pasek, tylko pod paskiem. Tak. I tak jest mobilizowany. Inny hotel, drogi, jest to do wyboru. Ja mieszkam, nie potrzebuję warunku, mieszkałem w dżungli, za tym mi kapitalny dom, nie było ciepłej wody, nie było wiatraka, nie było wentylatora i tak żyłem. Na kondycję nie potrzebuję nic. Zamknął mnie w dżungli, także rewelacja, 30 dni i potem prawidłowo wychodziłem z budówki. Nie? Robię to 30 lat, mam doświadczenie, kto będzie chciał, to możemy się zabrać. Teraz pokażę, to jeszcze przejdę do moich produktów. Będę robił wykład u siebie pierwszego i drugiego, będzie Mario, będziemy mogli powiedzieć, kto będzie chciał korzystać z budówki. Jak cię męczy brzuch SIBO, byłem w szpitalu 2 miesiące, dostałem to SIBO z probiotyków. Co zjadłem, taki brzuch, twardy jak kamień. Także to jest naprawdę sukces, że tego nie ma. To już jest pieliszek lekarski, kocanka piaskowa, której posadziłem 100 tysięcy na ogrodzie. No i oczywiście kurtywanek, wiecie, to i 2% listnika, bezpieczny ocet. To ma wycięty woreczek, bo ja go mam wycięty. 5 lat walczyłem z tym, wydałem 100 tysięcy, musiałem go usunąć, 3 centymetrowy utwardzony. A więc pomaga kapitalnie przy stawieniu jedyny taki ocet. Zaznaczam, ten ocet ma, wszyscy ocety mają 4%, mój też tak jest 5%. Ten ma 8%, bo dojrzewał 3 lata. Po 3 latach bezset osiągnął aż 8%. On miał alkoholu 14, a więc zrobiło się 8% kwasu. Zero alkohol, nie? pH 2,8, bo tak mają ocety winne. Następny ocet to zrobię po 8 wioskach, na pokazałem w maju. 8 wiosek miałem, że mi sprzedali lilaka tego pachnącego. Ludzie mówią, nie, ja mam dałem dla siebie, bo ładnie pachnie. No i zgodzili się ludzie, płaciłem pierwszy na świecie 25 zł za kilo tego kwiata. 8 wiosek mi zbierało kwiaty, żeby uzbierać 100 kg kwiata, tego fioletowego i białego. Lilak, wiecie co jest, poczytać, co robi skóra, trądzik młodzieńczy, gojące się wrzody rano, no i do picia. I jest połączony z tym przywrotnikiem. Przywrotnik, żółte kwiaty, tak nazwa skóry. Przywraca nas do stanu pierwotnego. To na wiosnę tylko kwitnie i również jest połączony z bezpieczną ilością listnika, 2%, można spokojnie. No i też na moim kanale zrobię filmik, pierwszy na świecie 30% listnik jaskółcze ziele, piszę do użytku zewnętrznego, można pić tylko 5 kropli, bo jak wiecie, butelkę są, no raczej niewskazany listnik. Czysty listnik, skrzyp i pokrzywa. Sama pokrzywa nie usuwam, szycę pokazałem na filmiku, jak opryskałem czarny bez.
stężony 8%, popaliło trochę liście, padła mszyca. Opryskując pomidory, ogórki, dynie, ja teraz opryskuję, mieszasz to pół na pół z gliceryną. Kupuję spożywczą, roślinną glicerynę, ma wszystkie atesty bio, mieszasz pół na pół, opryskujesz sobie warzywa, owoce, nie ma żadnej mszycy. Odpowiednio wcześnie ta gliceryna przyjmie, że nawet na deszczu nie zmyje. Glistnik, jaskółcze ziele, zobaczcie w przyrodzie. Na glistniku nie zdarzy się ani ślimak jeden, ani mszyca. Ja mieszkam, codziennie zbieram ślimaki, około 100 kg zbieram w ciągu tygodnia. Tyle ich jest te gołe skóry. I daję górą, ale spożywałem te ślimaki. Glistnik, jaskółcze zabezpieczy wam warzywa. Najbardziej, bo możesz to wypić, nic się nie dzieje, możesz opryskać twarz, nic się nie dzieje. Taką ciekawostkę mam, będzie u nas można nabyć taki opór. Glistnik, jaskółcze ziele warto mieć w domu. I skrzyp dodatkowo ma krzem, jeszcze roślina uzupełnia krzem. Taką ciekawostkę skorzystam z tego, że mam tu tatka, to chciałem powiedzieć o tych najnowszych naszych produktach. Ten ocet jest do nabycia u nas, także ta butelka jedna, jest normalnego dwie butelki, bo ma 8%, pamiętaj. Bo ja uzyskał taki ocet, taki produkt. Normalnie uzyskują mi ocet w granicach 5, 6, 7, zależy ile zabudki, podpisuję się z Romarekami, jak to robi. Ja pilnuję tych ludzi, dostrzegam, będzie z nami teraz Ania Garcarek, będzie Janusz Zagórski, będzie ten Chris z Ameryki, taki znacie, bo zajmuje się ukrotkami, był Janusza. No Kinia, czy jakąś tam wyzwanie. Będą fajni ludzie teraz na takie dwa tygodnie jadą z nami, żeby towarzyszyć. No i ciągle chce wziąć naszego tatka. Wczoraj żona wyraziła zgodę, ale mówi, że ją zabierze. Także jest narażony na te wszystkie pokusy tamtych kobiet, także myślę, że samego byłoby będzie trudno go puścić. Nie? Przez to tak, mam pytanie takie. Taki przystojny jak to nasze. Także taka ciekawostka. Pierwszego mamy z tym naszym profesorem, możecie przyjść do nas, na stoisko zapraszam, można pytania zadać o tych produktach. Także polecam, ten nikt jeszcze na świecie nie zrobił właśnie z takiego ocu, z samego kwiatu. Pokazałem, nie jeden kwiatek i począsnąć butelek i mówić mi, że jest miszkowy, tylko tu jest 100 kg miszka. To jest parę milionów kwiatów. To sobie możecie wyobrazić, 1 kg miszka lekarskiego to jest 800 kwiatków. To sobie możecie pomyśleć, to był kwiat. Taki kwiat, uzyskałem taką jakość. I babka, ta co robi, kocanka posadziłem. Kocanka 1 kg, powiem wam, posadziłem teraz, kury mam na wybiegu, 6 tysięcy kosztuje nasiona kocanki. To jest 1 kg. Ja kupiłem tylko 100 gram, to jest milion nasion. Nie? Bo tak to jest. Jeśli się kupi kilogram, to jest 10 milionów. Także taką kocankę mam. Rewelacyjnie, ktoś, ja podpisuję się do notariusza. Idę, bo tam ludzie biorą, że specyfiki drogie są. Bierzesz kocankę, dwa tygodnie, naprawa całego żołądka, żółci, wydzielania, trzustki i tak dalej. Pijesz trzy razy dziennie, wystarczy to papier. Tak to działa kocanka, ten kwiat kocanki. Połączenie oczywiście mam to cały czas z kurdybankiem. Tak to codziennie piję, pokazuję mój dzień, jak się zaczyna. A glistnik jaskółcze jest 2% bezpieczny, jesteś zabezpieczony przed każdym rakiem. Bo glistnik jaskółcze tak dzielę, nie tylko na oczy, na kurzajki. Ten ocet na kurzajki, jak chcecie zlikwidować, kurzajkę przecinasz żyletką, żeby była rana, szczypi troszkę i posyp popisku jeszcze i kurzajki nie ma. To musi być przecięta, żeby się do środka dostał glistnik jaskółcze. W Polsce nikt nie zrobił jeszcze 30% glistnika. Również użyłem na to 200 kg samego kwiatu razem zielonego. I wyciśnięty jest sok z tego. Tak wygląda glistnik jaskółcze. Ktoś chce mieć w domu, nawet sobie kupić, to może na taka butelka na parę lat wystarczyć. Na swoje ogórki, warzywa, no bo to się rozcieńcza. Samym porobiłem, bo je znaczam. Nie robić, bo poparzyliście pomidorów czy ogórków, bo jest 8%. A jeśli uda wam się znaleźć krowę, jeszcze raz Jersey, i pić to kolostrum, to ja mam tutaj żywe przykłady, gdzie ludzie, którzy po prostu mają uszkodzony rdzeń kręgowy, piją mleko pełno tłuste, prosto od krowy, to mogą pić z cycka. Tutaj Zdzisiu, którzy z Jasią przyjeżdżali do nas zawsze, w tym roku ich nie ma, ale on to mówi wprost. Mówi, jak on przyszedł do szkoły, mówi, Tadzio, to ja musiałem jeszcze krowę napaść. Mówi, ja przeganiałem przez taki strumyk. Mówi, ja wymyłem to wymię. I mówi, i ja się położyłem, ja prosto z dojka, mówi, popiłem, mówi, chodź synu, mówi jeszcze coś, po prostu zjesz, zanim pójdziesz do szkoły. Mamo, ja już pojedzony. I poszedł z buta. Słuchajcie, łza się wokół kręci, jak ja o tym mówię. Jak mamy takie patologiczne naukowców. Ale powiedz moje zdanie, weganiem ja atakuję, mleko jest dla cielo. Ale rzeczywiście, dlatego o tym chcę powiedzieć. Tak. Jeśli nadmiaru nie zdoimy krowa, to dostaje zapalenia i zdycha. Tak, wiem, jest tak. Są krowy, które puszczają mleko. One wczoraj zeszły, czekały. Po prostu mleko samo leci. To są rasy, które po prostu jeszcze mają te geny, a te, które są zmodyfikowane, te chodzące mleczarnie, nie są w stanie. Musi być zdojone, bo krowa zdycha i traci do rzeźby. I właśnie o czym chcemy mówić, o tym kolostrum, żebyście po prostu wzięli w ciągu pierwszym dniu po wcieleniu. Można zamrozić, ja to mam zamrożone. I to jest najlepszy tłuszcz, o tym mówi profesor Magdalena Środa. Nie, przepraszam, wróć. Profesor
Cichosz. Tak, Boże, to pamięta dla mnie. Ja już tutaj pozwolę sobie zaprosić, może się uda, żeby się jechało. Grzesiu, to to znaczy tłuszcz mleczny, tak? Tak. Ja tylko powiem, że podziwiam Datka, bo to mnie nic nie daje. Ja byłem takim samym rolnikiem wielkim, ja mam do dzisiaj 8 silosów 25-tonowych. Miałem byki, krowy, jersey. Nikt 20 lat temu nie chciał ode mnie mleka wziąć, bo nie było świadomości. Kupował się w Biedronce mleko, a to mleko musiałem kupić świnie, żeby dawać im. Jak mogę wypić 20 litrów mleka dziennie, no bym umarł z tego mleka. Dawałem świnie, a świnie nikt nie chciał ode mnie kupić, bo na mleku wyjęło po 250 kilo. Prosiłem się, żeby ktoś świnie ode mnie kupił, bo tego sam go nie miałem. No taka historia. Ja mu podziwiam, bo to jest straszna praca, ktoś tego nie zna. Ludzie, ja bym tego nigdy nie chciał. Byki sprzedałem, teraz jestem tak szczęśliwy, bo nie mam od roku byków. Dałem ten kłopot jemu, jeszcze tego mojego byczka. To jest straszna praca, na tym nie ma żadnych pieniędzy, żadnych. To jest tylko za pieprz, wiesz o tym, nie jak to jest. Ja to lubię, bo ja przeszedłem, najbardziej męczą ludzie. Ja mam to szczęście, że do mnie przyjeżdżają ludzie przebudzeni. Ja prowadziłem firmę 30 lat. Jesteśmy u rolnika, Datka. Wieczorem się bawimy, my oglądamy z Mario. Zobacz, jaka muzyka. Piękną salę zrobił. Że rozwija się nasz rolnik niesamowicie. Zobacz, super. No, i taką zabawę kończymy tu wieczór sobotni. Jeszcze i tu niedzielę zapraszam. Tak się bawią tu rolnika. Sala zrobiona pięknie, miejsca zrobił coraz więcej, rozwija się. Pozdrawiamy was serdecznie. I zabawa trwa na całego ludzie. Do białego rana u tatka. No, sala zrobiona pięknie. Pozdrawiamy was serdecznie. Agata, zobacz co tu się dzieje. No to do jutra i zapraszam na stoisko. Hej.